Halo, halo, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z trzynastki. Też przedostatni odcinek, bo jednak kończymy tą serię, wspomnienia wracają, bo po prostu nie mam czasu na nagrywanie tej serii. Znaczy... Przepraszam, inaczej. Za dużo serii mam, ale jakieś pojedyncze odcinki kiedyś się jeszcze pojawi, także spokojnie, trzynastki nie kończymy. Jak wiecie, dosłownie, serię kończymy, ale... Ale jeszcze kiedyś może jakiś poradyczny taki film sobie zrobię z trzynastki. Ale na pewno nie serię. No jak skończę nagrywać trzynastkę, czyli jeszcze jeden odcinek prawdopodobnie będzie. Jeden. Nie jeden na pewno, a jeden lub dwa jeszcze zostaną odcinki. No i będziemy wszystko żniwować, sprzedawać plony i sprzedawać maszyny. No a w dzisiejszym odcinku nowy nabytek. Zaks Perfect Amazon. No i powiem wam tak. Że fajnie siadła nowa seria Sąsiody. No ale się nie mogę tutaj nabrać. Kurde, nie mogę nasypać nawozu. Zaraz podatnę dżembira i zobaczę, czy będę mnie. Kurde, i znowu musiało się coś popsuć. Coś teraz robił. Czekaj. Wiem, że tam nie powinno się cofać, ale cofnę, zobaczyć co. No, leci. Czyli kurde, coś pusto sobie mogę nabrać. 2 tony to ma? Nie, to ma 700. Czekaj, John Deere mogę, a ciekawe czy ze mną. No dawaj, dawaj Ursus, dawaj. Dobra, da się. Także spadamy na pole. No także ogień. I powiem wam tak, że... Zaraz po nagraniu tych 2 albo 3 odcinków z 13 spadam na 15, by po prostu przybliżyć się do końca takiej jednej serii, czyli moje gospodarstwo, bo Kaspar na PGR troszeczkę dłużej się dostanie. Bo po prostu... Bo jak my z Michałem... Bo jak my z Michałem i z Kubą sobie gramy na sąsiadach, bo teraz mogę oficjalnie powiedzieć, że na sąsiadach.
To ten. No my kurczę gramy to cały dzień prawie. No ja później nie mam czasu. Dobra, dawaj dwójkę. Czwórkę? Dawaj dwójkę, będę zapować. A trójkę już nie da? A trójką da się. Tak się da trójką to. Szybko te nawozy pójdą. Na pewno idą szybciej te nawozy niż kurde tym lejkiem, jakbym miał sypać, nie? O kurde, do sąsiada walnąłem. Dobra, na W będę jeździł, będzie szybciej. Będę sobie tak spuszczał go z gazu i tak na 13, 12 na ten będę sobie trzymał go. No i dobra. I 7 minut już jest. Gdzie kurczę z tych nawozów będzie cały 20-minutowy albo 30-minutowy odcinek. No i fajnie idzie i mi się podoba. Pole takie na trzy przejazdy. Na razie monet nie wyskoczy, ale za pełną prędkością prawie. Także nie wyskakuje, no to lecimy całą prędkością, no co? Ale dopiero przy 18 wyskakuje. Pod górę 17 nie wyciągnie, także tylko z góry. Dobra, i kręcimy. Dobra. No i dobra, i zasiane. I teraz jedziemy na kolejne dwa pola. Trzy w sumie. No ale tutaj jedno tylko obsypię, bo na to drugie już mi na boku nie starczy. Jest moje? Tak, to jest moje. No i ciśniemy pod górę. To jest największa góra chyba. Nie, tutaj albo tam dalej gdzieś. Gdzieś taka duża góra była na tym polu. Chyba z tej strony, no. No i dobra, i fajnie, i mi się podoba. Jeszcze kółeczko w środku i będzie nawieziony.
O, widzisz, że na to pole akurat starcie nawozu. Ale tam koło gospodarstwa, tak to jest super mega starcie. A tam może dobre? Ja się w sumie cieszę, że wystarczy nawozu, wiecie? Bo nie będę musiał zjeżdżać tutaj wracać, taki kawał. No teraz go trochę tam na prędkości przeciągnął, by było widać. Także tam bardzo mocno. Szesnastka dużo nie porobiła, no ale... Parę pól przeorała. Kurde, ten asfalt to... A bo ta fizyka w 13 to jest taka, że kurde, jak wiedziesz, jak jest lekko wyżej, nie? To zaraz skacze, kurde, z ciągnik na pół metra. To jest też tak trochę źle przemyślany. No ale na szczęście w najfarmingach już jest to poprawione. Aż mi łeb ciśnie od tych sławek, dobra, 12 minuta, czyli widzimy się w środę oczywiście, bo to jutro wlatuje ten odcinek. Czyli w sumie jeszcze 3 dni i koniec ferii. Będzie w sumie smutno. Ale też się nie obróciłem, a to zaraz będzie, kurde, marzec. Później w marcu się obrócę i już będzie, kurde, kwiecień. No i potem będzie ogień. Dobra, trójkę mu zacapuję. Niech jedzie. No i dobra, i możemy sypać to ostatnie pole. Chyba starczy do 500 kilo, jak nie, no to się najwyżej dosypie. Dobra, dobra, dobra. W sumie spoko te nawozy idą. Dobra, wolniej trochę trzeba jechać. I chyba widzę, że kurczę, nie będę musiał się dosypywać. Starczy na wszystkie pola nawozu. Bo to jest ostatnie moje pole. Ja pierdolę, kto to brunował? Ja starczy na wszystkie pola nawozu. Ursus jakby też szybciej dupę ruszał teraz to... Wtedy wiedział, czy starczy, czy nie starczy. Jo, starczy, no ludzie. Nawet jeszcze zostanie coś. No i dobra, ja dziękuję Wam za oglądanie. Te 16 minut jest.
Kurczę, muszę jej zobaczyć, ile on waży. Chyba koło giga będzie ważył. Dobra, także to było tyle z tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, ocenijcie mój kanał, wpadajcie na kolejne filmy. Trzymajcie się ciepłutko, cześć.